Podbicie jakiego triku dało ci najwięcej radości? I to połączę z następnym pytaniem, z jakim trikiem bądź kombem męczyłeś się najdłużej? Od długiego czasu moim wielkim marzeniem było podbić trójkołowiec, kombo trójkołowiec. Kiedy robisz dwie trójki w kombie, to już jest ten etap, kiedy możesz powiedzieć, że już jesteś naprawdę tym zaawansowanym freestylerem. Taka kombinacja wymaga już bardzo dobrych umiejętności i świetnego wyczucia i powtarzalności przy wykonaniu trójki. I myślę, że mój proces do dochodzenia do tego celu sprawił, że moje podejście do freestylu zupełnie się zmieniło. Chciałem podbić skóra move kombo skóra move. Kiedy już byłem w stanie wykonywać skóra move do komba przez wiele miesięcy, moje treningi były ukierunkowane tylko po to kombo. Aż do przesady, non-stop muciłem tylko i wyłącznie to kombo. Stawiałem kamerę i nawalałem skóra move kombo skóra move. Niesamowicie wiele razy miałem ten trik w przód. Niesamowicie wiele razy byłem bardzo blisko, strasznie to przeżywałem, aż do przesady. Po prostu moim największym celem życiowym w tym momencie było to kombo. No, żyłem tym celem. Wiedziałem wtedy, że jestem już bardzo blisko, by podbić tę kombinację, o której tak bardzo marzyłem. Sami zobaczcie, ile razy byłem blisko i jakiego pecha miałem w niektórych momentach. Moje emocje były tak wielkie związane z tym kombem, że nie panowałem nad sobą na treningu. Darłem się, łapałem za głowę, leżałem na ziemi, kiedy byłem blisko, przeklinałem. Po prostu przez wiele miesięcy żyłem tylko i wyłącznie tym kombem, ponieważ wiedziałem, że to już jest blisko. I no, to było trochę przesadne, takie szaleńcze pożądanie tego komba. Może i też trochę dobre to było dla mnie, bo dzięki temu, że non-stop próbowałem zrobić te kombinacje, to moja pewność siebie w trakcie kombinacji wzrastała, bo wiecie, jak zrobicie skórę move do komba, to jest niesamowity stres, jest taka presja, dobra, musisz ułożyć to kombo, musisz zrobić, dobra, ale spokojnie, rób to kombo. I dzięki temu, podczas tej presji, że muszę to zrobić, ja się czułem jak na jakimś turnieju, że jak miałem skórę move do komba. I dzięki tym wszystkim próbom trochę wypracowywałem swoją psychikę, tak, ponieważ no, musiałem się mocno skupić podczas tych kombinacji. No ale tak czy inaczej, przez wiele miesięcy, to były 3-4 miesiące podporządkowane i tylko i wyłącznie tej kombinacji. To było moje wielkie marzenie i czułem, że już mam je w zasięgu ręki. No i w pewnym momencie udało się, zrobiłem, tak jak widzicie na graniu. Niesamowita radość, płakałem ze szczęścia, nie dowierzałem, udało się. I potem zrobiłem film, mor, że chcę więcej. Wiecie, o co chodzi. I potem przez długi czas nie byłem w stanie powtórzyć tej kombinacji. Mało tego, moja forma diametralnie spadła. Nie czułem dobrze piłki, z samego skóry move do kapek nie potrafiłem zrobić. Zupełnie jakbym zapomniał, jak to się robi. Potem nadszedł ten mój okres przeciążenia organizmu. Miałem stagnację albo wręcz regres w moim freestylu i z dnia na dzień czułem się coraz gorzej. Byłem strasznie zawiedziony sobą, że nie wychodzi mi to wszystko. I przez 2 lata w ogóle nie byłem w stanie powtórzyć tej kombinacji. 2,5 roku nawet. To kombo podbiłem pierwszy raz w kwietniu 2017. Potem można powiedzieć, że wróciłem do kształtowania podstaw. Od nowa uczyłem się skóry move, rozkładałem ten trik na czynniki pierwsze, kształtowałem szybkość przy Magellanach, przy achtatwach, ułożyłem sobie w głowie swój sposób na wykonanie tej trójki. Przy tym jednocześnie wzmacniałem i usprawniałem swoje ciało. Po 2 latach wykonywania tego wszystkiego miałem przełom. Ten dzień sprawił, że czułem się o wiele pewniej ze swoją trójką. To jest ten trening, który właśnie wam się wyświetla. Praktycznie co próbę miałem skórę move do komba. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzało. Wypracowywałem sobie ten trik i tego dnia zrobiłem skórę move kombo skórę NT. I tak, to był świetny trening, ale nie próbowałem tych dwóch trójek w kombie jak szalony. Zrobiłem kilka prób i tak wyglądała najlepsza próba.
Czyli jak widzicie, dalej brakuje tej dynamiki i wyczucia przy pierwszym szarpnięciu do skóry mów w trakcie komba. Kształtowałem to dalej, ale od tego treningu otworzyły mi się nowe możliwości. No i nadszedł ten dzień. Wypracowałem to. Ja nie mogę! Ale ja to czuję! Drugi raz robiłem to kombo w listopadzie 2019, więc minęło bardzo dużo czasu między tymi kombami, ale to w jaki sposób podbiłem to za pierwszym razem, a za drugim razem, diametralnie różni się pod względem stylu, opanowania, poczucia piłki, spokoju w trakcie komba i powtarzalności w skórze mów. Radioaktyw! Radioaktyw! Jak pierwszy raz podbiłem, jak ja jestem tam rozlazły, jak nie panuję nad piłką i jakimś cudem podbiłem drugi raz tę trójkę. A tutaj za drugim razem myślę, że to kombo jest dużo bardziej opanowane. Uważam, że to moje pierwszy raz podbicie skóramów kombu skóramów to był mega fart. Po prostu miałem niesamowitego farta, że mi się to udało. Nie zasługiwałem na podbicie tego, ponieważ nie miałem tak opanowanej tej trójki, nie miałem tak opanowanych kombinacji, żeby to podbić na spokojnie. Bardziej mnie pchała niesamowita motywacja niż moje umiejętności, więc to był niesamowity fart. I o co mi chodzi? W pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że we freestylu nie chodzi przecież o to, bo czasami tak obserwuję też innych freestylerów. Podbijecie jakieś kombo i cieszycie się niesamowicie, celebrujecie jak piłkarz po strzeleniu bramki, zdejmujecie koszulkę. Jest, udało się, ten raz jedyny w życiu zrobiłem. No i wiecie, no fajnie, udało się zrobić pierwszy raz, to jest oczywiście wielka radość, ale wiecie, tak obserwowałem Erlenda jak gra. Zobaczcie na jego powtarzalność, on za każdym razem jest w stanie zrobić jakieś chore akcje na scenie, przy publice i to pod ogromną presją. Niebywałe opanowanie i niebywała pewność siebie. Ricardinho na początku każdej battle potrafi zrobić niemal za każdą próbą, a Eldo, czyli jedną z najtrudniejszych trójek na świecie, do komba z wieloma entykami czy z katwami w kombie. On w ogóle potrafi za każdą próbą zrobić lepsze kombo niż moje najlepsze w życiu. I to mi otworzyło oczy. Wydaje mi się, że właśnie do czegoś takiego powinniśmy dążyć. I wiecie co? Myślę, że ogromną sztuką jest potrafić robić ten trik bądź kombinację z każdą kolejną próbą. Nie, że ci się przywarci i zrobisz. Ogromną sztuką jest to, że to potrafisz zrobić bardzo często. Że nie, że raz w życiu podbiliśmy, cieszymy się i koniec, odpuszczamy, nie zrobimy już tego więcej. No nie, musimy, mi się wydaje, że powinniśmy pracować nad wszystkimi podstawami, od fundamentów, by te kombinacje mieć opanowaną, no nie że do perfekcji, ale tak, żeby wchodziła często, tak byście wyszli na turniej i na turnieju zrobili to. Jak mawiał Bruce Lee, nie boję się przeciwnika, który ćwiczył 1000 kopnięć, boję się przeciwnika, który 1000 razy ćwiczył jedno kopnięcie. No, możecie sobie to przełożyć na triki. Takie mi przemyślenie napłynęło do głowy, kiedy walczyłem przez, no, 3 lata z tą kombinacją. No i po tym, jak podbiłem skóramów kombo skóramów drugi raz, to minęło kilka dni i podbiłem skat w kombo skóramów. I jestem w stanie powiedzieć, że mam o wiele lepiej opanowaną tą trójkę, no ale tak czy inaczej dalej sprawia mi jakieś trudności. Dalej trenuję tak, żeby to wykonywać jak najczęściej, ale na przykład teraz na turniejach potrafię zrobić tego skórę do komba, ale żeby zrobić skóra, kombo, skóra, to jeszcze potrzebuję więcej treningów, by to robić za każdym razem, albo zrobić 3 razy w kombie. Więc wniosek jest taki, stawiajcie na to, by opanować dobrze trik bądź kombo, które chcecie zrobić. Podbić pierwszy raz to jedno, ale opanować to już dłuższa droga i cięższa praca, która z pewnością zaowocuje. Rozkładajcie sobie triki na czynniki pierwsze, dopracowujcie każdy szczegół, dążcie do swojego perfekcjonizmu, ale cierpliwie. Musicie też wiedzieć, że nie wszystko zrobicie w ciągu jednego treningu. Ani nawet w tydzień, ani nawet w miesiąc. Powoli i efektywnie kształć swoją pamięć mięśniową. Daj sobie czas, pamiętaj o regularności. Pamiętaj też, że kiedy masz taki moment, kiedy katujesz jakiś trik przez cały trening i ciągle ci nie wychodzi, przy tym z każdą próbą jesteś cholernie blisko, nie frustruj się. Ciesz się z tego, że jesteś coraz bliżej, bo jak dzisiaj nie podbijesz, to podbijesz jutro. Przecież i tak z każdą próbą dopracowujesz ruchy do tego triku, które utrwalą ci się w przyszłości. To, że ci trik nie wychodzi, nie znaczy, że się go nie uczysz. Na następnym treningu z pewnością będzie wychodzić ci o wiele lepiej. Nie przemęczaj jednego ruchu, bo nabawisz się kontuzji. Niektórych rzeczy po prostu musisz nauczyć się przez wiele treningów, a nie w jeden trening. Twoje ciało ci to wynagrodzi i zobaczysz, że w pewnym momencie zrobisz ten trik z mniejszym wysiłkiem niż się spodziewałeś.
Kiedy zrobisz już swój trik, pamiętaj, byś pracował nad powtarzalnością, nie odkładaj go na bok, no i pamiętaj, po prostu trenuj. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi i że was trochę zmotywowałem. Moja przygoda ze skórą Move nauczyła mnie bardzo wiele i zupełnie inaczej teraz podchodzę do trenowania nowych rzeczy. Nie przeżywam, jak mi nie wychodzi, tylko wiem, że z każdą próbą jestem coraz bliżej. Napiszcie w komentarzach, jakie wy macie podejście przy trenowaniu nowego triku, jak wy walczycie z tym, kiedy wam nie wychodzi. No i napiszcie, z jakim trikiem bądź kombem obecnie walczycie. Jestem bardzo ciekaw, o czym marzycie, by podbić w najbliższym czasie. Życzę wam powodzenia i jeszcze raz to powiem. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się. Eldo, cześć.